Cześć, mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który pojawiał się w komentarzach już kilkukrotnie, a mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o kolorowych soczewkach. Powiem Wam, jak dbać, jak zakładać, no i ogólnie trochę takiej konkretnej wiedzy o higienie stosowania soczewek. Na wstępie zaznaczam, że jestem użytkownikiem soczewek rekreacyjnym. Moje soczewki są kupowane w celach tylko estetycznych, nie kupuję soczewek z wadą, nie mam również jakichś wybitnych problemów z oczami i nie jestem okulistą, więc jeśli masz jakieś choroby oczu, jakieś wątpliwości albo na przykład jakąś wadę wzroku, która wymaga korekcji, to najlepiej przed rozpoczęciem przygody z soczewkami kolorowymi, najlepiej zasięgnij porady okulisty bądź optyka, ale najlepiej pójść do okulisty w tej kwestii. Na wstępie chciałam powiedzieć, w Q&A mówiłam Wam o tym, że będzie impreza ze wsparciem Return to the Batcave, ze wsparciem Batcave'u. Ja wsparłam tą imprezę, mam nadzieję, że część z Was też. I w nagrodę, słuchajcie, bardzo miło, dostałam, już przyszły w ogóle szybciutko, dostałam naklejki i płytę z różnymi zespołami, taką demówkę wytwórni oraz kupiłam sobie, muszę się Wam pochwalić, bo jestem mega zadowolona, szaliczek sobie kupiłam z Return to the Batcave. Ale to taka dygresja. Przechodząc do soczewek. Nie do końca wiem, w jakiej kolejności Wam te wszystkie tematy poruszyć, ale zrobiłam sobie spis tematów, które chciałabym poruszyć a propos noszenia soczewek. Najważniejsze jest przy użytkowaniu soczewek, żeby robić w to sposób bezpieczny. Więc ja będę to podkreślać w tym filmie wielokrotnie. Higiena, higiena i jeszcze raz higiena. Soczewki kolorowe to w większości są soczewki roczne. To jest bardzo długi czas, przez który mogą się rozwinąć naprawdę różne paskudne rzeczy na tych soczewkach, a nie chcemy takich paskudnych rzeczy wsadzać sobie do oczu, więc nie jestem w stanie powiedzieć wystarczająco, jak ważna jest higiena przy użytkowaniu soczewek. Soczewki używamy tyle, ile jest napisane na pudełku. Większość soczewek, które ja zamawiam, to są soczewki roczne. I żeby pamiętać, kiedy otworzyłam dane pudełko, to w mojej szufladce, w której sobie trzymam wszystkie soczewki, tutaj mam wszystkie soczewki, ja używam takiej kartki, na której mam spisane wszystkie soczewki, jakie obecnie mam otwarte, i miesiąc, w którym je otworzyłam, żeby pamiętać, bo jak macie kilka par, to nie będziecie pamiętać, kiedy je otworzyliście. Więc żeby pamiętać, kiedy jakie soczewki otworzyłam, po prostu zapisuję je na liście. Przy okazji widzę, jakie mam soczewki bez konieczności otwierania za każdym razem pudełka. Takie pudełeczka, w których przechowujemy soczewki, możecie kupić albo również z każdym płynem do soczewek dostaje się jedno pudełeczko. Warto mieć kilka w zapasie, bo jak kupujecie soczewki kolorowe, to one przychodzą w takich wytłoczkach, a nie w pudełkach i nie trzymamy w tych wytłoczkach, bo one po prostu wysychają i się niszczą, więc trzeba trzymać w takich pudełkach. Zanim w ogóle kupicie sobie soczewki, musicie również sobie kupić płyn. Ja mam akurat tutaj jakiś płyn Life, to jest chyba ta marka od Super Farmu, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie płyn. Jeśli macie kilka par soczewek, to spokojnie kupcie duży płyn, bo spokojnie użyjecie. Płyn służy do czyszczenia soczewek i do trzymania ich w pudełkach. Raczej płynem nie kropimy oczu, ale jeśli jest bardzo źle, to możecie płynem też na przykład przemyć oczy, jeśli coś się dzieje. Ja polecam również, żeby zawsze mieć, jeśli nosicie soczewki, ze sobą krople do oczu. Ja tutaj akurat mam jakiś Hyal Drop z hialuranem sodu. Ważne jest, jak będziecie kupować takie krople, żeby po pierwsze spytać w aptece o krople, które można nosić, które można kropić oczy, w których są soczewki, bo nie wszystkie można. A po drugie, żeby wiedzieć, płyny bardzo często mają bardzo krótki termin przydatności. Jeśli nosicie soczewki sporadycznie, warto kupić takie krople, które mają szczelne zamknięcie, wtedy one są dłużej. Dłużej można je stosować po prostu, takie krople, one się nie przeterminowują szybko i pilnujemy terminów ważności i kropli, i płynu, i soczewek. To jest mega istotne.
Zresztą ciężko nosić soczewki po terminie, ponieważ jeśli te soczewki już za długo są w tym płynie i sobie, no, soczewki stare, to są niekomfortowe w noszeniu i to czuć po prostu. Więc chyba z higieny ogólnej to wszystko. Teraz przejdziemy do demonstracji zakładania soczewek. Więc zanim przystąpicie do zakładania soczewek, ważne jest, żebyście bardzo dokładnie umyli ręce mydłem jakimś delikatnym, a potem równie istotne jest, żebyście mega dokładnie to mydło zmyli, spłukali dużą ilością wody, ponieważ nie chcemy mieć żadnych bakterii na rękach, ale nie chcemy również mieć mydła na rękach. Uwierz, ani żadnych innych kosmetyków, żadnych kremów do rąk i w ogóle, i nic z tych rzeczy. Wbrew bardzo wielu tutorialom na makijażowym czy charakteryzatorskim, ja na przykład zakładam soczewki zawsze przed makijażem i Wam też to polecam. No chyba, że to są jakieś soczewki, w których nic nie widzicie, no to wtedy wiadomo, że ciężko je założyć przed makijażem. Ale ja po pierwsze nie umiem założyć soczewek tak, żeby sobie nie rozwalić tego makijażu, ale też ważne jest to, że jeśli już macie makijaż na oczach, to bardzo łatwo ten makijaż może się dostać pod soczewkę i Wam podrażnić oko to raz, a dwa, razem z makijażem mogą tam się dostać jakieś bakterie, więc no, ja polecam zakładać soczewki przed nakładaniem makijażu. Możecie to robić oczywiście rękami, są też jakieś takie specjalne patyczki do wkładania, ja nigdy ich nie używałam, nawet jak mam długie paznokcie, to jakoś te soczewki zakładam. I uzbrójcie się w cierpliwość, bo na początku na pewno będzie Wam to długo zajmować. Jak umyliśmy ręce, to powinniśmy je wytrzeć. Ja akurat nie miałam ręcznika papierowego w domu, więc wytarłam czystym ręcznikiem, po prostu świeżym, świeżo z prania, ale najlepiej wytrzeć jednorazowym ręcznikiem takim papierowym. Potem jak już oczyścicie dobrze ręce, to przechodzimy do wyjęcia soczewki z pudełka. I tak samo jakbyście wyjmowali, czy z pudełka wyjmujecie, czy wyjmujecie ją z tej takiej wytłoczki, to wylewamy ją tutaj na rękę. Ja jestem praworęczna, więc wylewam sobie na lewą rękę tutaj w zagięcie. Ja jeszcze często potem polewam dodatkowym płynem, no bo jeśli te soczewki, które trzymałam jakiś czas, no to ten płyn już tam trochę jakby leżał, tak? Kilka dni, jakiś dłuższy czas, no więc warto jest świeżym płynem jeszcze przemyć. I wycieramy bardzo delikatnie, ale oczyszczamy ze wszystkich jakichś paprochów, z jakichś włosków mikro i tak dalej. No i jak już wytrzecie tą soczewkę dokładnie, akurat na moich bardzo dobrze widać, gdzie jest lewa, gdzie jest prawa strona, ale ja biorę wtedy na środkowy palec tą soczewkę z mokrą i oglądam pod światło, czy nie ma żadnych włosków, żadnych paprochów, no i czy soczewka jest na dobrą stronę. Soczewka taka na palcu powinna układać się w taki idealną no soczewkę. Idealny kształt jakby kolisty, tak? Jeśli wywija się brzeg troszeczkę jak taki talerz głęboki, że takie wypłaszczenie jest na końcach, to znaczy, że soczewka jest wywrócona jakby na lewą stronę. Więc jeśli ją założycie w ten sposób, to będzie Was mega uwierać. Więc ważne jest, żeby zawsze sprawdzić, czy nie ma jakiegoś nawet najmniejszego paproszka, mikrowłoska, kociej sierści i czy jest soczewka dobrze wywinięta. Jak już macie dobrze wywiniętą soczewkę, to ja to robię na środkowym palcu, ponieważ ja miałam bardzo duże problemy, żeby się nauczyć wkładać te soczewki dobrze. I mnie się dobrze wkłada, jak mam suchy palec dosyć, jak ten, który wkłada soczewkę. W związku z tym wszystkie te mokre sprawdzanie i tak dalej robię na tym palcu środkowym, a potem sobie przekładam już na ten w miarę suchy palec wskazujący. No i tym palcem już aplikuję tą soczewkę do oka. I tutaj każdy musi znaleźć swoją metodę, bo są bardzo różne metody na to. Niektórzy bardziej wsuwają, niektórzy jakoś tak bardziej wkładają. No, jeśli w ogóle nie mieliście wcześniej do czynienia z soczewkami, no to jest to dość trudne, żeby sobie wsadzić palec do oka za pierwszym razem. Więc no, przygotujcie się na to, że trzeba to trochę poćwiczyć, więc jeśli to jest tym bardziej jakby argument za tym, żeby to robić przed makijażem i najlepiej tak na pierwsze kilka zakładań soczewek przeznaczcie sobie tak 30-40 minut, bo te soczewki lubią wyskakiwać. No jakby trzeba po pierwsze opanować to, że oko się mruży, no a po drugie też jakby nauczyć się po prostu, jak to działa. I tutaj tak, w zależności czy macie większe oczy, czy mniejsze, to też dobrze wybrać rozmiar soczewek i na pewno nie zaczynajcie od takich rzeczy typu sklery, czy nawet sami sklery, bo im większa soczewka, tym trudniej się ją wkłada, więc najlepiej zacząć od takich klasycznego rozmiaru soczewek. No ja robię tak, że odginam trochę tą dolną powiekę i jakby wsuwam
tą soczewkę już jakby górnej nie nakładając, ale czasami jak mam gorszy dzień, to muszę jakby wsunąć tą soczewkę i wtedy sobie tą górną też trochę jakby tak odciągam i nakładam na tą soczewkę. Na początku, jak miałam bardzo duże problemy z nakładaniem, to w ogóle odgarniałam i górną, i dolną powiekę i jakoś to tam wciskałam. No w tej chwili jakoś już sobie to w miarę radzę, ale to po prostu trzeba wyćwiczyć. No nie ma na to rady. I jeśli to jest wasz, nie wiem, pierwsze razy z soczewkami i idzie wam bardzo opornie i już macie czerwone, zmęczone oko i tak dalej, to najlepiej odłóżcie soczewkę do pojemnika, zalejcie ją płynem i spróbujcie z drugim okiem. Co bardzo ważne, pojemniczki mają napisane lewy, prawy. Jest niezmiernie istotne, żebyście te soczewki trzymali w tych częściach, w których macie podpisane i nie mylili tych stron, ponieważ my mamy troszkę inne bakterie w lewym i w prawym oku i staramy się ich nie przenosić, więc nigdy nie trzymamy z dwóch soczewek w jednym pudełku i tak dalej. Ta, która jest lewa, to już zawsze ma być lewa soczewka, ta, która jest prawa, to już zawsze ma być prawa soczewka. I jak już włożyliśmy pierwszą soczewkę, no to cały proces powtarzamy z drugą soczewką. Ja też bardzo często zarówno przed nakładaniem soczewek, jak i już po nałożeniu soczewek kropię sobie troszkę oczy, ponieważ ja mam problemy z suchym okiem, więc jeśli macie dobrze nawilżone oko, to ta soczewka zdecydowanie łatwiej się przylepia do tego oka po prostu. A potem właśnie często mam, jak wsadzę już tą soczewkę, to moje oko bardzo często słabo reaguje na początku, więc sobie trochę też kropię po włożeniu soczewki. I warto, jeśli gdzieś idziecie, na przykład na imprezę czy coś, to zabierzcie ze sobą koniecznie krople i pudełko. I najlepiej też płyn. Można kupić mniejszą buteleczkę płynu na wyjście, ponieważ może się coś zdarzyć, nie wiem, może być zadymione wnętrze, możecie coś sobie zatrzeć, że coś z tymi soczewkami będzie nie tak i będziecie chcieli je wyjąć, a nie będziecie mieli gdzie ich schować i będziecie musieli je wyrzucić. Także BHP takie, że jak już idziecie gdzieś w soczewkach, to trzeba mieć ze sobą płyn, pudełko i krople do oczu. No, więc chyba zakładanie mamy za sobą. Jeśli już założycie soczewki i czujecie, że coś jest nie tak. Znaczy, generalnie oko, jak założycie soczewkę, no to oko będziecie mieli takie dziwne uczucie przez kilkanaście sekund do kilkudziesięciu sekund. Jeśli wam to, nie wiem, pół minucie oko nie zacznie się przyzwyczajać i jakby nie przestaniecie czuć tej soczewki, znaczy, że coś jest nie tak. Albo jeśli w ogóle, nie wiem, czujecie pieczenie, coś was uwiera czy coś. Czasami wystarczy po prostu tą soczewkę wyjąć, przemyć jeszcze raz i wsadzić z powrotem i to wystarcza. Bo prawdopodobnie był tam jakiś mikrowłosek, jakiś paproch, albo właśnie jeśli soczewka was uwiera i płaczecie i oko jest czerwone, bardzo często to znaczy też, że macie soczewkę właśnie wywróconą na lewą stronę, bo przy niektórych naprawdę nie widać, czy to jest lewa, czy prawa strona. Ale jeśli mimo tego to nie ustąpi objawy i dalej będzie czerwone, mimo zalania tego kroplami nawilżającymi i tak dalej, nic wam nie będzie pomagać, no to ja doradzam w takiej sytuacji niestety soczewki zdjąć i zakropić oczy i dać im odpocząć. Możecie spróbować za jakiś czas, być może macie tego dnia bardzo suche oko, a jeśli jakby to się będzie, nie wiem, powtórzy drugi, trzeci raz, to warto iść do okulisty. Czasami też warto dobrze się przyjrzeć soczewce, bo niektóre soczewki na przykład mają jakieś mikropęknięcie i potrafi soczewka pęknąć w oku albo coś. Więc jeśli tylko czujecie, że coś jest nie tak z okiem, to trzeba tą soczewkę po prostu wyjąć. I tutaj nie ma przebacz. No jakby oko jest bardzo ważnym i bardzo wrażliwym organem. Soczewki kolorowe to jest tylko for fun, więc wiecie, zdrowie versus wygląd i zabawa. No zdrowie jest najważniejsze, więc
bardzo ważne jest, żebyście uważali na siebie przy noszeniu soczewek. Jak długo można nosić soczewki? Jeśli chodzi o, oprócz tego oczywiście, że soczewki są roczne, czy coś, czy 3-miesięczne, mamy od dziennych do rocznych generalnie soczewki. Kolorowe głównie są kwartalne albo roczne, ale kolorowe soczewki nie są przeznaczone do noszenia codziennego, całodziennego. To też jakby, jeśli macie roczne soczewki, znaczy, że przez rok można ich używać, ale jeśli będziecie je nosić codziennie, to raczej przez rok nie będą się nadawały do użycia, tak? One po prostu się zużywają. No ja robię tak, że na przykład na festiwalach zdarza mi się kilka dni pod rząd nosić soczewki po kilkanaście godzin, ale już często po takich festiwalach no mam oczy bardzo suche, podrażnione i no generalnie noście soczewki jak krótko możecie, tak w skrócie. Jeśli idziecie na imprezę, no to jakby nie ma problemu. Jeśli to jest jeden dzień, no to możecie spokojnie kilkanaście godzin nosić. Ale no, starajcie się nie nosić ich za długo i właśnie, nie wiem, jeśli na przykład chcecie nosić kolorowe soczewki na co dzień, to warto mieć kilka par po prostu i nosić je na zmianę. A jeśli to są już soczewki typu semisklery, sklery to są takie na całe oko. Sklery można nosić bezpiecznie 2-3 godziny max, no dużo dłużej to już jest no z ryzykiem dla zdrowia po prostu, więc jeśli nie jesteście pewni czy coś, znaczy no możecie na imprezie zawsze po prostu taką soczewkę wyjąć, chociaż też jest problem taki, że na imprezach nie zawsze są warunki higieniczne, żeby zrobić to w higieniczny sposób. I jeszcze jest jedna uwaga, jeśli lubicie sobie poimprezować, to różne substancje różnie działają na oczy. Alkohol działa tak, że w trakcie picia jest spokojnie, nic się z okiem nie dzieje, jest problem następnego dnia, ale na przykład osoby, które są koneserami... Załóżmy, że wyjechaliście do Holandii w soczewkach. Tak, wyjechaliście do Holandii w soczewkach i w Holandii w soczewkach na imprezie byliście częstowani holenderskimi specjałami, no to holenderskie specjały bardzo wysuszają oko, więc trzeba uważać, jeśli na imprezie lubicie inne rzeczy niż alkohol, bo to wpływa na oko. Przeciwwskazania do noszenia soczewek. Z przeciwwskazaniem są różne choroby oczu. Macie chyba na ulotkach, wydaje mi się, soczewek są, ale jeśli macie jakiekolwiek problemy zdrowotne z oczami, nie wiem, duże wady wzroku, zespół suchego oka, zapalenie górnych brzegów powiek, jakieś problemy bakteryjne z oczami, no to ja doradzałabym przed noszeniem soczewek skonsultować się z okulistą, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Przechodzimy teraz do najważniejszej kategorii. Czego nigdy nie robimy z soczewkami? Więc po pierwsze, nigdy, przenigdy nie kładźcie się spać w soczewkach. Nawet na drzemkę nigdy, przenigdy tego nie róbcie. Jeśli jesteście nie wiadomo jak zmęczeni po imprezie, pijani, zjarani, cokolwiek, musicie zdjąć soczewki. Możecie, nie wiem, nauczyć swojego partnera, żeby umiał zdjąć wam soczewki w razie jakiegoś super fuck-upu, ale nie zasypiajcie z soczewkami, tego się nie robi. Po drugie, nigdy, przenigdy nie pożyczamy soczewek nikomu. Choćby to był wasz najukochańszy partner, wasza najlepsza psiapsi, nigdy, przenigdy tego nie robimy. Oko jest super wrażliwe na bakterie, to jest po prostu jakbyście mieli dziurę do ciała, przez które mogą wam wejść bakterie i no... Po prostu tego nie robimy, bo ta osoba może, wiecie, być super higieniczną osobą, ale być bezobjawowym nosicielem gronkowca albo coś i będziecie po prostu mieli problem, więc nigdy, przenigdy. Nigdy, przenigdy nie wyjmujemy i nie wkładamy soczewek brudnymi łapami na imprezie. No, jeśli bawicie się na przykład w post-apo, to najlepiej w ogóle nie bierzcie ze sobą soczewek. Ostatecznie zdezynfekujcie ręce, ale no... Brudne łapska, nie wiem, siedzicie przy stoliku, przy piwie, uwiera was oko, wyjmujecie soczewki. Nie, 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 nie. I nie noście soczewek po terminie. Jeśli soczewki są przeterminowane, to przykro mi, ale wyrzucamy. Choćby to był najpiękniejszy model, który już nie jest dostępny nigdzie, wyrzucamy. Dobra, to teraz przejdziemy do takich praktycznych porad, jeśli chodzi o nabycie soczewek. Soczewki można kupować w bardzo różnych miejscach. I ja doradzam albo sprawdzone marki, albo sprawdzone sklepy. Ponieważ ja jestem straszną sknerą, więc rzadko korzystam z droższych sklepów. Jest wiele renomowanych sklepów z naprawdę świetnymi soczewkami, jak Pinky Paradise na przykład, ale u nich soczewki są dosyć drogie. Więc jeśli macie pieniądze i cenicie sobie zaufane brandy, to dobrze zacząć od takiego miejsca, bo będziecie wiedzieli na przykład, co to znaczy, że soczewka jest wygodna, bo tam są dobre soczewki.
Ja zazwyczaj kupuję na Allegro, ale też staram się kupować z kilku marek, na przykład Crazy Lens. Głównie mam Crazy Lens w sumie soczewki. Ale jakby nie staram się kupować no name'ów. Na Allegro w tej chwili pojawił się wysyp soczewek z AliExpress. Ja przyznaję się, zamówiłam kilka par soczewek z AliExpress, ale trochę bałam się je nosić. I z tymi soczewkami z AliExpress też był totalny random, bo jedne były generalnie spoko jakość i ten, a drugie były takie, że wypalały mi oczy i po jednym założeniu je wywaliłam i bałam się, że coś mi się zrobiły z oczami. Więc polecam właśnie, żeby to były jakieś markowe soczewki. No, soczewki powinny kosztować minimum te 45-50 zł za parę kolorowe. Jeśli są tańsze, to jest to podejrzane. Najlepiej szukać, jeśli właśnie nie znacie się na temacie, to lepiej pójść do sprawdzonych źródeł. Z kilka sklepów alternatywnych w Polsce też ma soczewki i oni jakby, ponieważ są dość znanymi sklepami, no to mają renomę. Jeśli chodzi o wybór soczewek na koniec, no to soczewki mają różną średnicę od 14 mm do 17, jeśli chodzi o soczewki zwykłe i mini sklery. No i mamy sklery, których ja nie używam, bo pewnie tak nie umiałabym ich wsadzić, więc tutaj też oczywiście im większe soczewki, ten efekt wygląda ciekawiej, ale też po pierwsze łatwiej się wkłada mniejsze soczewki, a po drugie to zależy też jakie macie oko. Jeśli macie małe oczy, no to warto te 14-14,5 i tak będą Wam robiły efekt dużego oka. Jeśli macie większe oczy, no to wtedy warto 14,5-15, bo 17 to już robią takie, wiecie, demoniczne trochę oczy. Także jeśli chodzi o rozmiary, jeśli chodzi o dobór koloru, to ja na przykład preferuję zdecydowanie soczewki, które mają, nie są takim plackiem koloru, tylko mają jakieś takie, wiecie, wzorki, bo to też w zależności od Waszego koloru oka, to też różne soczewki mają różne krycie i nie każde Wam zakryją Waszą źrenicę, tęczówkę. Jeśli macie ciemne oczy, no to w ogóle musicie wybierać takie soczewki, które mają bardzo mocny kolor, najlepiej jakieś czerwone, fioletowe, ale też bierzcie pod uwagę, że jeśli założycie jakieś soczewki na przykład w jakimś kolorze, to ten ciemny kolor spod spodu Wam przyciemni ten kolor soczewki. Tak jest bardzo często z fioletowymi soczewkami, mało jest mocno kryjących fioletowych soczewek. No i warto też wybrać kolor do, jeśli nie wybieracie koloru soczewek do cosplayu, to warto wybrać go do swojej urody i może się okazać bardzo dziwne rzeczy. Ja na przykład w życiu bym się nie spodziewała, ale wyglądam podobno bardzo naturalnie w czerwonych. I wyglądam też o dziwo bardzo dobrze w pomarańczowych, mimo że generalnie nie znoszę pomarańczowego, ale jakoś mi pasują do karnacji. I jeszcze na koniec jedna uwaga. Czemu na przykład ja nigdy nie noszę pionowych źrenic w soczewkach? Ponieważ takie tanie soczewki z pionowymi źrenicami będą Wam się przekręcać, więc tak tylko gwoli ostrzeżenia, że jeśli chcecie sobie poeksperymentować z jakimiś takimi soczewkami, które mają właśnie jakąś wertykalną linię, one będą Wam pływać i się przekręcać, więc do zdjęć spoko można sobie poprawiać, a na imprezach to trochę dziwnie wygląda. No dobra, więc mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystko na ten temat. Powtarzam, ja nie jestem okulistą, mówię o swoich doświadczeniach z soczewkami. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy możecie nosić soczewki, czy nie, to podkreślam, idźcie spytać lekarza najlepiej, bo tutaj chodzi o dobrą zabawę, ale nie żeby miało to jakieś konsekwencje. Myjcie rączki przed zakładaniem soczewek i bawcie się dobrze. Także mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania a propos soczewek, to zostawcie w komentarzach, bo może zapomniałam jakiejś kwestii. Zostawcie mi szpony w górę. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć. A tutaj Wam na koniec jeszcze po napisach zrobię przelot zdjęć moich w różnych kolorowych soczewkach, bo już trochę się tych soczewek przewinęło przez moje życie, także... Możecie w ramach przygrafii sobie zmienić kolor oczu w Photoshopie albo w jakimś programie graficznym, jeśli jesteście w stanie, żeby sprawdzić, czy Wam pasują. I poszukać potem podobnych soczewek. A teraz zapraszam do jakiejś ładnej muzyczki i do oglądania mnie z różnymi oczami.